Damian Skarżyński przedstawia projekt XCOM. Sezon drugi, epizod 27. Pod tytułem Zabawa chowanego. W rolach głównych wystąpili pułkownik Teresa Wszołek-Wyborowa, pułkownik Shaoi Zhang-Żółtek, major Kinga Gromadzka, pseudonim Smerfetka, nowa postać kapitan Bartosz Pankiewicz Panek i kapral Adrian Kowalski oraz szeregowy Dariusz Pasek. I w tym odcinku będziemy mieli zakończenie poprzedniego odcinka. Okej. Okay. Pożegnałem się już z wami, ale jeszcze jedna sprawa. Miałem wam przedstawić jedną rzecz, o której zapomniałem, z tego zagalopowałem się. Kto jest u nas najbardziej skutecznym żołnierzem? Żółtek. W 12 misjach zabił aż 36 obcych. Przepraszam. Czyli ma skuteczność na misję 3 obcych. I to jest nasz lider. Na drugim miejscu jest niewyborowa, bo jeszcze raz zobaczyłem wam tutaj ten. To jest trzecie miejsce. W 16 misjach zabitych 26 obcych. Skuteczność troszkę ponad 1, poniżej 2, ale najwięcej chyba misji rozegranych w naszym teamie. Nie wiem, czy Teresa nie była na tych pierwszych misjach, ponieważ tam Tomek, jej mąż, chodził. Ona dołączyła do nas prawdopodobnie chyba od trzeciej misji, albo czwartej. I nieprzerwanie jest z nami. Jest to odcinek, już nie wiem, który to będzie, 20, później 6, 7, ale 6 odcinków nam ubyło przez ten mój błąd ze kasowaniem save'a. I mamy, no to by się zgadzało, 6 to by było 22 misje, 22 odcinki mniej i teraz minus 3-4, no zgadzałoby się, tak? Gdzieś o czwartej misji jest z nami Teresa i chyba na wszystkie jeździ. Dobra. Aha, dalej. Smerfetka. Smerfetka jest naszym drugim co do skuteczności żołnierzem. W 12 misjach, podobnie jak Żółtek była, zabiła 31 obcych, z czego w dwóch ostatnich misjach to dwoma rakietami zabiła 10. Więc teraz dopiero zaczyna tak nadrabiać straty. Bartosz dopiero dołączył, więc Bartek jeszcze nie był na żadnej misji z nami. Mam nadzieję, że jak pojedzie na kolejną misję, to będzie sobie tam dobrze radził. Mateusz był na 3 misjach 7, też ładnie ma. Adrian w 2 misjach zabił 4. Darek w 3 misjach zabił 2. Darek coś się nie popisuje. Może Madzie będziemy w takim razie kreowali na snajpera, bo ona była na jednej misji zabiła 2. Tomasz Wszołek w jednej misji zabił też 2. Tylko to jest Tomasz Wszołek brat. To nie jest Tomasz Wszołek szwagier. Mówię wam, że ich jest 2 i mieszkają nawet w jednym domu, więc nie mają ciekawie. A tutaj są już nasi szeregowcy, którzy jeszcze nie mają ksywek ani imion. Zresztą czekajcie, ja nawet nie wiedziałem, że mam jeszcze jednego asorta wśród tych szeregowców. Mam dużo granadierów, mam supporta, ale teraz mamy 2 supportów, więc nam na razie ten support nie będzie potrzebny, chyba że go sobie weźmę tak po prostu. Ale póki co jeszcze, jak jestem na antenie, jak wróciłem już, to zmienimy ksywkę tym assaultom i supportom. Heavy nawet, nie mówcie mi o heavy, bo heavy to mamy całą gromadę. Już doświadczonych heavy chyba mamy 5, z czego 3 naprawdę mocno doświadczonych w stopniu ponad kapitan. Pułkownika majora i kapitana mamy heavy'ego, więc masakra. Chociaż czuję, że jak pojedziemy do bazy obcych, to będziemy rozpierdalali wszystko za wyproszeniem rakietami. Jakąś kobitkę potrzebujemy u nas. Kto to będzie? Patrzę na moją listę. Miałem wam robić decydowania, ale sobie tak teraz patrzę. Weźmiemy Renatę. Chyba jeszcze Renaty nie mamy w teamie, bo mam niewykreśloną ją. Renata. Ozimek. Renata jest dziewczyną Jurka Ogórka,
więc przyjdzie pomścić go. Jurek został na misji. Uratowaliśmy jednego szeregowca na tej misji, no ale lepiej uratować jednego szeregowca niż stracić wszystkich. A nie było szans po prostu, żeby przeżyli kolejną rundę. W ogóle powinien tam trzech naszych uratować, albo wszystkich po prostu uciec od razu, jak zobaczyłem, co się dzieje, albo ewentualnie poczekać i uciec trójką i zostawić Jurka, który panikował. A zostałem tylko na tej misji po to, że myślałem, że reszta przeżyje i Jurek powie. I Jurek też z nami wróci. Jurek wtedy był sierżantem i szkoda było mi go stracić na początku gry, bo był już doświadczonym żołnierzem. No trudno, ale nie będę wracał do przeszłości. Teraz tak, na pewno Renata jest białego koloru skóry. Jest z Polką, więc będzie biała. Teraz tak. Tu mamy Solta, czyli musimy znaleźć tą naszą czapeczkę z Daszkiem. Dobra, jest czapeczka z Daszkiem. I słuchawki, bo oni się tam komunikują. No to ubranie, nie wiem jaki kolor ci dać, może być żółta taka, o taka, wściekło żółta, tak żeby cię z daleka było widać, że idzie niebezpieczeństwo i będzie cię łatwo znaleźć na mapie. No i fajnie, i tam jeszcze miałem kogoś dodać, i tu jest jeszcze jeden support. Nowym supportem będzie... Kogo tutaj damy? O, tu Błażej, ja sobie widzę, że nie wykreśliłem. Mam takie propozycje. Piotrek Zaszczudłowicz, Łukasz Tryba lub Łukasz Solak. Z tej trójki sobie wybierzemy Łukasza Trybę. Jak jest już Błażej, to Błażej będzie... Nasza trójka, zawsze się kumplowaliśmy tak strasznie, Łukasz, Błażej i ja. Więc weźmiemy sobie może Łukasza do naszego teamu. Łukasz... Ryba. Wątpię, Łukasz, żebyś to oglądał, ale jak oglądasz, to pozdrawiam cię. Dobra. Aha, ty jesteś naszym heavy. No, zbroję jakiś kolor. Chyba takiego nie mamy. Taki mniej żółty też, ale mniej wściekły. No i dobra, to teraz już mogę sobie... Aha, jeszcze miałem jedną rzecz zrobić wam, jak jestem, zrobiłem wam przegląd wojska, ale jeszcze chciałem wam pokazać, co nas czeka w następnej misji. Wykryto kontakt. Duży zwiadowca. No, myślę, że Kruk 6 nie będzie miał problemów z nim. Nawet nie będę dawał żadnych tych wspomagaczy typu uniki czy celowanie. Widzimy bandytę. A raczej Kruk nie powinien mieć żadnych problemów. Zbliżam się na odległość ataku. No. Troszkę miałeś problemy, ale jak już się zbliżyłeś, to go rozwaliłeś bez problemu. No to w następnej misji jedziemy sprzątać. Znowu sprzątać. Duży zwiadowca, czyli gdzieś około 7-8 obcych. Więc powinno pójść. Okej, weźmiemy znowu chyba Darka, żeby Darek sobie zdobył jakieś doświadczenie. Dobra, na razie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Okej, z powrotem jestem, z powrotem Gal z tej strony. I jedziemy posprzątać jakieś wrak UFO, duży zwiadowca. Weźmiemy Darka Paska na tą misję, tak? Adriana Kowalskiego, Teresę Wszołek, Żółtka, Smurfetkę. No i witamy na pierwszej misji w naszym gronie Bartka Pankiewicza, Panka. No dobra, tak będziemy jechali. Teraz tylko przeglądnijmy. Tu jest snajperka, plazmówka i scope. Dobrze. Czy granat? Nie, no scope. Mam nadzieję, że weźmiesz miał okazję trochę się wypopisać. Adrian ma apteczkę i laserowe bronie. Tutaj mamy... Tu na pewno jest dobrze. W ogóle jak mamy trzech takich wymiotaczy jak Wyborowa, Żółtek i Smurfetka, to nic nam się nie może stać. Po prostu to są... Widzieliście w poprzednim odcinku, jak zamiatają. No i ciekawy jestem naszej zagadki, czyli Panka. Jak Panek sobie poradzi. Musimy go troszkę dozbroić, bo... Dostaniesz zbroję nową, dostaniesz fajny karabin laserowy i pistolecik laserowy i
I ty jesteś naszym supportem, więc smurfetka odda ci apteczkę. Sama sobie weźmie granat, może obcych. A ty dostaniesz apteczkę. Dobra, te trzy apteczki się na pewno nam przydadzą. Trzy możliwości reanimacji. No jesteśmy chyba gotowi. Jedziemy. Czy jeszcze ostatnie spojrzenie? Dobra, to jest okej. Lecimy, w Rosji się to coś rozbiło. Okej. I ląduje. Mamy mnóstwo tych materiałów. Tym razem udajemy się do Rosji. Obcych, jak, zdaje się, że obcy rozbili się na rzadko zaludnionym terenie. Mam nadzieję, że jeśli w pobliżu są jacyś cywile, będą trzymać się z daleka. Jak stopy metali i... O kurde, ale mapa. Pamiętam ją. Choć jak Lacio grał na tej mapie, to, no, to mu nawet dobrze poszło. To była ta chyba pierwsza misja po tym tragedii, którą stała mu się, co dostał takiego łupnia. I zabili mu wszystkich doświadczonych żołnierzy. Centrala tu wielkie niebo. Brak nieprzyjacielskich kontaktów po drodze do miejsca katastrofy. Tak, ta uderzeniowy mapa. Jeden gotowy do zabezpieczenia okrętu. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy jeden może podjąć próbę wejścia. Nie no, jaką próbę wejścia? My tam wchodzimy. My nic nie będziemy próbowali. Dobra, tutaj jest panek. No to panek podbiega. Ale jest cicho. Tutaj gdzieś będą właśnie drzewka, tak dobrze pamiętałem. I tam po drugiej strony też są drzewka. Tu jest bardzo trudne podejście i ten statek będzie gdzieś prawdopodobnie w tym miejscu dopiero. Więc mamy długą, prostą. Podejrzewam, że tu będziemy mieli co najmniej jedną grupkę. Tu możemy mieć drugą grupkę. No i jedną grupkę możemy mieć w tym miejscu. To są trzy grupki, których się możemy spodziewać w tym statku. Ja nie wiem, czy wy chcecie słuchać, prawda, gdzie oni będą stali i takie moje rozważania, ale myślę, że fajnie się ogląda, jeżeli się wie, czego się można spodziewać na misji. Ja wam powiem, że ja już trochę gram w XCOM-a. To nie jest tak, że ja zacząłem dopiero dzisiaj grę w XCOM-a. Przeszedłem tą grę chyba z 2 albo 3 razy. Teraz wam nagrywam, chciałem wam pokazać po prostu, jak to się przechodzi, jakbyście byli zainteresowani, zobaczyć, jak to się gra. Powiem, że jak się tyle gra, no to się już po prostu tą grę... Ona jest przewidywalna. Chodźcie, brudasy. Jeśli się ruszą, tak jest. Zginą. Może dlatego tak myślę, jakby mi się udało przejść to na poziomie tutaj klasycznym, to nie wiem, czy nie spróbuję wam przejść na poziomie niemożliwym, ale zanim będziemy rozmawiali o tamtym poziomie, to spokojnie. Spokojnie sobie weźmy i... Aha, troszkę tutaj się zagadałem, poszło dwóch heavy razem. No okej. No to Adrian idzie tu. Ale nic nie widzi. Kinga pójdzie z Adrianem za pełną osłonę. Też nic nie widzi. Panek podejdzie tu. I dalej nic nie widzi. No ja się gdzieś już tutaj spodziewam, w tym miejscu, tutaj na tej górce. Się spodziewam obcych. Tu na razie nic nie powinno być, ale się zbliżajmy. Żółtek. Dobra, żółtek może na sprincie podbić tutaj. Okej, okay. Robimy małe cięcie, żebyśmy nie stracili początku. I może nie będę wam mówił, kiedy będę te cięcia robił, bo pewnie i tak nie zauważycie. A robię je, bo ostatnio mieliśmy taką serię odcinków, gdzie traciliśmy masę materiału. I to traciliśmy najczęściej przez Steama. Bo był jakiś błąd 41 podajże z zajętości. O! Słyszycie to? Bezaker. To brzmiało jak Bezaker. A to brzmiało jak loterzy. Okej, okay. No ale oni twierdzą, że tam coś jest. No to sprawdźmy to, czy tam coś jest. Kurde, ale tam nic nie widzę. No to żółtek tam jeszcze pójdzie. Nie, to jest smarfetka akurat. Akurat smarfetka.
snajper na końcu. Tam coś wysłyszałem, więc tam to się troszeczkę udamy. Zbliżmy się troszkę. Tutaj nic. Tutaj nic, tu już powinien być statek gdzieś. O, widzicie, zaczynają się te części od statku. To jest długa prosta, z tego co pamiętam. Zajmę się tu tym. Się rozglądamy, tu się rozglądamy. Tutaj się rozglądamy. Snajpera tutaj ustawimy u góry, bo tam coś słyszałem. Ale z tego podwyższenia... Tu jest duża otwarta przestrzeń, więc to jest naprawdę dobra plansza dla snajperów. Broń w pogotowiu! Broń w pogotowiu! Nie chciałbym, żeby mnie tutaj z boku zaszli. Kurde, dalej nikogo nie widzimy, nie chcą wychodzić. Ale tu już będziemy szli ostrożniej troszkę. Nic nie ma. Fuck! Przeskoczyło mi w ostatnim momencie. Dlatego kinia nie jest schowana, kinia się musi tu schować. No i teraz... Teraz mamy zonka, bo nigdy nie dobiegniemy tutaj. Więc musimy przejść tak. Czy nasz snajper dobiegnie? Akurat dobiegnie. Idealnie. Idealnie tu mi dobiegnie. Podzieliliśmy się na dwie grupki trzyosobowe i myślę, że tak będziemy szli tą misję. Jak wrogowie wyskoczą, to ja podejrzewam, że wyskoczą ich Czech, więc będzie Czech na Czech. Mamy doświadczony team, więc raczej... Zajmę się tym. Starcia Czech na Czech powinniśmy wyjść bez problemu. No ale ostatnio jak byłem tak pewny, to dostałem łupnia, więc... Chciałbym ten oddział tutaj z lewej strony dopaść, jak ich wykończymy. Zamknąć gęby, coś tu jest. No coś tam jest. Floaterzy, Mutoni, ewentualnie Berserker. Okej. Okay. No to podchodzimy, tylko gdzie? No powolutku. Na razie tu. Nic się nie dzieje. Przeczesuję teren. Kinga też tu będzie mogła podejść, dobra, ale na razie Kingą się wstrzymajmy. Broń w pogotowiu. I idziemy tym naszym drugim teamem. Tu możemy coś zobaczyć. O, jeszcze nie ma ich. O, podejrzewam, że będą gdzieś w tym miejscu. O, tu. No właśnie, tu będą, na środku, tak po bardziej po prawej stronie. Tu się powinienem spodziewać jakiegoś oporu. Niestety takie mamy tutaj ciężkie podejście do nich. Trochę nudny się zrobi ten odcinek. No ale idziemy bardzo powolutku, za drzewami się chowając. Jeśli się ruszą, zginą. Trochę mnie martwi, że panek idzie tak przodem. Wiem, że to jest kapitan, ale jednak to jest jego pierwsza misja. Nie wiemy, czego się możemy po Bartku spodziewać. Dobra. Tu jeszcze tylko snajper chyba. Dobra. Wypatruję wroga. Wyślibyście już. Okej, okay, musimy podbiec. No patrzcie, jakie uparte bestie. Nie chcą wyjść. Nie chcą wyjść. A gdzie tu będę miał w ogóle wejście na tą następną górę? Tu nigdzie nie ma wejścia. No to nie fajnie. Akurat to nie jest dobra wiadomość. Będą mieli przewagę wysokości jak coś. Snajper na końcu. Żółtek to nie, to teraz panek. To tu już raczej na pewno coś zobaczymy. O! Ja liczyłem, że za tym na końcu tego drzewa będzie coś. No ale nie widzimy. Dobra, mógłbym tam podejść za drzewo kolejne, ale wolałbym mieć tutaj żółtka bliżej. Ten oddział musi sobie w trójkę poradzić jakoś. A ten nasz oddział, no może snajpera troszkę zbliżymy jednak, bo później może nie zdążyć dobiec za nami. Dobra, no, chodźcie, czekamy.
Broń w pogotowiu. Nie podoba mi się ta cisza, bo mogą nam wszyscy naraz wyskoczyć. Przeczekuję teren. Wyznaczam strefę ogniową. Tym bardziej, że tutaj idzie Darek Pacek, który jest chyba szeregowym dalej. No patrzcie. Ale cicho. No niedobrze, to się tam zapowiada. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Ale się rozdzieliliśmy strasznie. Kurde, jednej kratki braknie. Mimo tego, że panek ma sprint. A Darek tu dobiegnie? Chyba dobiegnie. Dobra, no to spróbujemy. Oh my god. Nie ma ich. Gdzie oni są wszyscy? Żaden się nie prześlizgnie. Wyznaczam strefę ogniową. Idziemy strasznie szeroko. Na dwie grupy idziemy. Będziemy z dwóch stron podchodzili do tego statku. Tam coś z lewej strony słyszeliśmy, tutaj nic nie słyszeliśmy. Na snajper. No teraz może sobie tutaj jedną kolejkę zostać, później będziemy gonili. No wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie. O jest, słyszymy ich już tutaj. Co to było? Ale wciąż nic nie widzimy. No trudno. Tych tu z lewej strony przestaliśmy słyszeć. Dobra, ale podejdźmy bliżej. Dalej nic. Dalej nic. Nie chcą wyjść. O, tu jest dobra miejscówka. I tu mamy statek. Mamy statek, czyżby wszyscy w statku siedzieli? No może. Podejdziemy tutaj rzutkiem troszkę. Snajper się tutaj zbliży. Tutaj z prawej strony będziemy wchodzili. Zaraz tam z lewej strony nasza ekipa dojdzie też. I uderzymy na dwa ognie. Snajper. Dobra, snajper podejdzie jedną. Jeden ruch. Przeczekuję teren. Będzie pistoletem się rozglądała, Teresa. Jeśli się ruszą, zginą. Ta jest, broń w pogotowiu. Ale lata nam ta kamera w tym odcinku. No, ze statku już dochodzą głosy, ale to może być przywódca. Słyszycie coś? Gdzieś jesteście, kurde, gdzieś was słychać. Spodziewam się Mutona, Berserkera i Heavy Floaterów. Ale jakieś dziwne, uparte są te bestie i nie chcą się pokazać. No, tutaj snajper jest na podwyższeniu, więc nie chciałbym ruszać snajpera, ale chyba będę musiał to zrobić. Tylko że snajper na końcu, bo może tutaj gdzieś będzie potrzeba wsparcia. Dobra, to idziemy tu teraz. Tu. No i snajperem się tutaj popsniemy. Nic. Choroba. Ale misja. Depatruję wroga. Gram już ją chyba 10 minut i nadal nikogo nie widzę. Nawet nie wiem czy nie 15. O kurde. Przeczekuję teren. A później jak wyskoczą, to pewnie wszyscy naraz będą nas atakowali. Zajmę się tym. Broń w pogotowiu! Broń w pogotowiu! Teraz nie wiem co lepsze, czy żeby nam od razu wyskoczyli, czy żeby ich nie widzieć. Dobra, sprawdźmy czy tutaj za rogiem coś się nie kryje. Nie, nic nie ma. To tutaj podejdziemy.
Tam do góry fajnie by było wyjść, ale niestety nie damy rady tam wyjść. Snajper się może za niską ochroną, obroną kryć, bo ona ma tą umiejętność, że niska osłona jest, działa jak wysoka osłona. Okej. Tu się już może coś zacząć dziać. Więc jeszcze się wstrzymajmy jedną turę. Zbliżmy się tu naszą ekipą, tak żebyśmy byli przygotowani na następny, na jakiś atak. Żółtek nie ma dobrej pozycji. Żółtek się wycofa tu do trochę z boku. No dobra. Tak jest! Rozkaz, wypatruje wrogów. Napięcie rośnie. Rozkaz, wypatruje wrogów. Żeby się kurde pojawili już. To jest broń w pogotowiu. Co tu tak hałasuje? Dobra, tam podejrzewam, że w tej kolejce już coś zobaczymy, ale... Nie jestem na 100% pewny. Tutaj nic na razie. Musimy się tutaj zacząć zbliżać do tego statku od tej strony. Ta ekipa już doszła do tego statku. Teraz... Aha, teraz nie dojdę tutaj, dobra. No to... No to... Darek niech zejdzie na dół. Dalej nic nie widzi. Tu mogę coś zobaczyć teraz, ale to zobaczymy. Uuu! Nie mówcie, dalej cicho. O kurde. Wypatruję aktywności. Coraz mniej mapy, a oni nadal się nie chcą ujawnić. No chodźcie, brudasy. Tak jest. Przeczekuję teren. No wychodźcie. Dobra, na początku ta ekipa. Tu. Ale jaja. Tu. Najpierw straci to podwyższenie, bo nie, jeszcze tu podbiegnie. Żebyśmy korzystali trochę z tego podwyższenia. No i musimy chyba zacząć wchodzić do tego statku. Tu. Tu. Dobra. Zbijamy się w kupę. Będziemy tutaj próbowali szturmować ten statek. Mam nadzieję, że gra nas znowu nie oszuka i na przykład za chwileczkę się nie okaże, że gdzieś on na przykład w tym miejscu nam wyskoczą pufoki i nas zajdą od tyłu, bo jakimś cudem przeszliśmy i ich nie widzieliśmy. Już nieraz takie coś w tym sezonie broń widzieliście, pogotowiu. Więc wszystko jest możliwe. Broń w pogotowiu. No patrzcie, słyszymy ich tam. Co to tam... za dźwięk? Przeciwni? O jest, wyszli. Nie wyszło mi. Wychodzą mi na skrzydło. Uważaj na skrzydła, dwoje idą do ataku. Okej. Odrobinkę nas tutaj sflankowali. Więc szybko się przemieszczamy. Nie tego, tego bym chciał załatwić. 69%. Oh my god! Co za gówno! Oh my god! Jakim będzie miała tutaj zwykłego pistoletu szansę 100% i 100%? No dobra, jeżeli 100 i 100, a Kinga 53 i 53, to nie. To wrócimy tu, obróćmy kamerę, podejdźmy go tutaj z tej strony. Tu powinno być 100% teraz. Dobra. Ma
Załatwiliśmy jednego. I Teresa jeszcze tam się pozbędzie tego drugiego. Mówiłem, że 3 na 3 to oni raczej nie mają szans z nami. Krzyżyk na drogę. To. I pięknie. Muzyka się zwiększyła tempo, ale to tylko muzyka. Widzicie, nic się tutaj nam nie stało na szczęście. Może tu. Dołączmy do tamtej ekipy i uderzymy. Mieliśmy uderzyć na 2 ognie, ale niestety nic nie zauważyłem z tamtej strony. Więc wolę się zbliżyć, żeby mieć ochronę snajpera. No i zobaczymy, co teraz. Mutoni nas z tyłu zachodzą. Widzę gnoju. Przyszliśmy tędy. Wyłazi nam na skrzydło! Próbują mnie odskrzydlić! No niedobrze. Teraz to się troszkę niedobrze zaczęło robić. Odbiegniemy tu. Za pełną osłonę. No i zobaczmy, jakie mamy szanse. 37, 23, 23. No, po prostu genialne mamy szanse. Dobra. Kinga się dobrze ustawiła przez przypadek. Kurde, nie mam takiego miejsca, żebym ich wszystkich objął. Ale chyba strzelę gdzieś tu. Spróbuję zniszczyć im osłony przynajmniej. Dobra, jeden z nich oberwał już. O kurde, próbuję zastraszyć. A czemu ja ich teraz nie widzę? Co się z nimi stało? A ja, dobra, jeden się pojawił, drugi się pojawił. Okej. Coś się zmieniło? No troszkę lepiej to wygląda, troszkę lepiej. Troszkę lepiej. A wszyscy oberwali, patrzcie, tą rakietą cała trójka oberwała. O, a nie mam 100%? Tylko tu jest 100%. Kurde, tamta moja ekipa jest troszkę jest oddalona. Zrobimy to tak. Na wszelki wypadek rzucę. Teraz by się przydał ten większy ten. Rzucę granat dymny tutaj. Poszedł dymny! Teresa może oberwać w tej rundzie. Ciekawe, czy ten podwójny strzał działa też do pistoletu. Bo nie chciałbym tracić naboi. Podwójny strzał dostępny. Jednostka jeszcze nie wykonała ruchu w tej turze i dlatego może dwukrotnie strzelać z karabinu snajperskiego. Aha, czyli tylko to działa do karabinu snajperskiego. No to karabin snajperski. I tam, gdzie jest 100%, to tam strzelimy, żebyśmy jednego mieli z głowy. Dobra. Teraz tak, 65% i 85%. No to próbujmy tu. Aj! Pudło, pudło! To niedobrze się teraz narobiło. Tutaj nam snajper nic nie widzi, no ale podbiegnie, może akurat coś wypatrzy stąd. Nie, nic nie widzi. Czy żółtek jest w stanie... To nie, to jest panek. Panek też mógłby podbiec, ale chyba nam tutaj nic nie pomoże. Assault by się przydał jakiś, kurde, bo by tam sprinta zrobił. Żółtek raczej nie dostrzeli tam rakietą, no nie, to jest trochę daleką. Wypatruję aktywności. Się tutaj zostanie. No i...
Mam nadzieję, że Teresa przeżyje tą misję. Byłaby to była ogromna strata, jakby Teresa nie przeżyła tej misji. O kurde, źle to się wygląda. Teresa mocno oberwała. Będzie w szpitalu. Panikuje nasz szeregowy, ale on tylko kucnął, dobrze. O kurde, blisko podeszłaś. Straciliśmy człowieka. Ale oberwał. Dobra. Straciliśmy człowieka. Kurde. Wiedziałem, że nas wcześniej czy później tak zaskoczą, że nie będziemy wiedzieli, jak się nazywamy. Musimy tutaj to zakończyć tam ich ich ataki. Okej. Smurfetka się pozbyła tych Mutonów praktycznie sama, z małą pomocą z małą pomocą kogo to była pomoc? Teresy. No dobra, no to ja wybiegnę sobie może tu. Panek teraz musi się wykazać swoimi umiejętnościami i reanimować nam Teresę. Zajmę się tym. No i czekamy. No w sumie już 6 załatwiliśmy. To jeszcze jedna grupka i Teresa umrze za 2 tury, ale w tym momencie Panek reanimuje Teresę. Upoki nie pozabijają się same. No. Teresa stanęła na nogi, ale coś czuję, że długo będzie w szpitalu po tej misji. Obserwuję. Drugi snajper teraz pasowałoby, żeby dostał awans, no bo... Broń w pogotowiu. Jeżeli Teresy nie będzie, no to musimy mieć jakiegoś snajpera w drużynie. Smurfetka się teraz zacznie przesuwać już. Zrobiła to, co ma zrobić. I pójdzie dalej. No tam jest na pewno... Słuchajcie! Co to było? Na pewno przywódca jest tam w środku. No to drugą apteczkę użyjemy jeszcze na Teresie. Choć raczej snajperom się nic nie dzieje, ale... A w ogóle to mogłem podbić jednym i drugim i przynajmniej byłoby trochę bliżej. Zresztą Teresa nie wiadomo, czy jeszcze będzie brała udział w tym... Osłaniam ten teren. Dobra, czekajmy. Czekajmy, aż dobiegnie nam tutaj reszta ekipy do nas. Będzie się działo. Przeładujmy. No chodźcie, brudasy. A tu mogą na snajperkę się przyłączyć. Świeże pestki w magazynku. Tu też przeładujmy. Żółtek się wygląda. To samo zrobi Darek, tylko ze snajperką. Bartek tutaj się nam szybko kopsnie do akcji już. Przydałeś się, Bartek. Bardzo się przydałeś. Jakbyśmy ciebie nie mieli, to prawdopodobnie Teresa by teraz leżała tylko ustabilizowana. Dzięki temu, że jesteś, to... Działamy. Teresa wróciła i mamy 5 żołnierzy. Ale nie słyszę już tego, nie słyszę już żadnych innych postaci, więc czyżbym miał w środku tylko przywódcę samego? A ja sobie nawet nie wziąłem Aquaflowera, żeby go złapać. Żeby się pobawić troszkę, no bo tak... Wiadomo, że mogę iść spokojniej i go zabić, no bo to raczej on nie będzie dla nas problemem. Ale jakbym miał Aquaflowera, to bym się jeszcze pobawił troszkę. Szkoda, że tylko na razie Bartek nikogo nie zabił, bo by dostał trochę doświadczenia. Jednakże Bartek będzie naszym supportem, więc bardziej będzie miał chronić nas niż zabijać ufoków.
Czekajcie, teraz ta pietryczka miała jedną jednostkę i leżała nieprzytomna, a w tym momencie wypatruję już ma połowę energii. Odsłaniam resztę oddziału. Jakbym użył ostatnią apteczkę, to już byśmy mieli pełną energię. Zmieńmy broń i... Wypatruję wroga. Rozglądamy się. Ja jestem, broń w pogotowiu. No dobra. Musimy się jakoś podzielić. Idziemy tak. Żółtek z pankiem po tej stronie. Żółtek z pankiem po tej stronie. I smurfetka z snajperami będzie szła do drugą stronę. Tak, smurfetka jest, nie ma już tych rakiet, ale tak, w statku nie użyje tych rakiet, a jeszcze ma granat, więc nie jest tak najgorzej, w jakiejś tam możliwości ma. No, tam w środku pewnie jest ten przywódca w ostatnim sali. Dochodzimy. Tu raczej nic nie powinniśmy widzieć. No i tak jak myślałem. Nic nie widzimy. Przetasuję teren. Trochę chyba źle ustawiłem snajpera, bo lepiej by było mimo wszystko, żeby snajper stał sobie po drugiej stronie. Miałby większe... Znaczy smurfetka, żeby stała po drugiej stronie, bo miałaby większe możliwości. I nic nie widzimy, więc idziemy dalej. Pierwszy panek i żółtek. Żółtek stąd będzie miał moim zdaniem lepsze możliwości. Żółtek może strzelić dwa razy, więc to jest wypatruję plus. Rozkaz, wypatruję wrogów. Snajper. No to snajper sobie pójdzie na razie tutaj. Ale Teresa oberwała w tej misji. Dopiero ją pochwaliłem misję wcześniej, że potrafi... Od początku chodziła z nami, na każdą misję poszła i była... Widzę wroga! I wychodziła, dobra, jest przywódca. Ile to daje obrażeń ten karabin plazmowy? Strzelimy, ale raczej go nie... Aha, 4 tylko. Tylko 4. No to robimy tak. Skoczymy tutaj pankiem. Panek już jest kapitanem, więc on nie musi aż tak strasznie zdobywać doświadczenia. Wystarczy, że go trafi. Za jeden. Myślałem, że co najmniej 3 będzie. No i teraz 77%. Darek, zabij go. Op. Się Darek popisał. Się popisałeś. No to smurfetka. Dwa razy. Proszę. Trafiłeś w Darka. Na szczęście Darek jakoś to przeżył. No ale prawdę zabiłeś. Już nie będziesz kozaczyć. Dobra, mieliśmy wszystkie ich 7. Cele misji zrealizowane. Ale straciliśmy żołnierza i Tomik martwi, no bo on, wiem, że Adrian jeszcze nie był tak strasznie jakiś doświadczony, bo był tylko kapralem. Jednakże straciliśmy żołnierza. I to mnie martwi. No i taki trochę głupi sposób straciliśmy tego żołnierza. Daliśmy się jakoś zajść od tyłu. Mogliśmy tam jeszcze iść w ciągu, bardziej tą lewą stronę i wyczyścić ją. Mogę powiedzieć, że to minimalny mój błąd. Dobrze, że Teresa przeżyła. Teresa przeżyła tylko przez to, że ma wysoki stopień, a ci oficerowie mają taką opcję, w szkole oficerów kupioną, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będą krytycznie ranni, to przeżyją. No i mamy trzeciego pułkownika. Tym pułkownikiem jest Kinga Gromadzka. Trzeba weźmie sobie drugą rakietę. Nasza
gdzie jest? 8 dni będzie Teresa siedziała w szpitalu. No to nie najgorzej. O, Darek, mimo tego, że sobie strzelił, nie zabił, wreszcie dostał ten widok drużynowy i mamy rezerwowego snajpera. To jest bardzo dobra wiadomość pod tym względem, że nie będziemy na następnej misji pewnie mieli Teresy, więc to się przyda. Przyda się ta umiejętność. Super. No i mimo tego, tej śmierci, to przynajmniej jedna pozytywna informacja. Trochę nam tutaj wpadło rzeczy, które można od razu sprzedać. Te uszkodzone przede wszystkim. No i dobra, sprzedaliśmy to. I w tym momencie możemy... Możemy sobie coś może w odlewni kupić. W odlewni byśmy sobie na przykład kupili... Co to daje? Jednym z pierwszych wynalazków w odlewni jest magnetyczny system redukcji, który oznacza, znacznie zmniejsza odrzut naszej broni zapasowej. Zastosowanie najnowszych materiałów kompozytowych sprawi, że nasi żołnierze będą mieć większe szanse zadawania celom obrażeń krytycznych. Dobra. To jest fajne. Szczególnie dla snajperów. Kolejny projekt daje nam. Rozpoczęliśmy próby z eksperymentalną próbką kriogeniczną LUV naszej broni zapasowej. Ten proces zasadniczo zmniejszy przegrzewanie się spowodowane ciągłym strzelaniem, dzięki czemu nasi żołnierze będą celniej strzelać z pistoletów. Aha, to fajne. A to? To już jest droższe, na to nie mamy tyle pieniędzy. Wiele nauczyliśmy się, badając zdobyczną broń obcych i uważamy, że możemy wprowadzić unowocześnienia do naszych rodzajów broni zapasowej. Da nam to przynajmniej zwiększenie obrażeń, czyli zadawanych przez nasze wszystkie pistolety. No to by było fajne. I ulepszenie scope jeszcze jest. No to weźmy to sobie na razie. No i te pistolety sobie weźmy. Okej. Okay. Odlewnia jest gotowa do pracy. I cała kasa, powiadomię cię. Cała kasa się rozeszła. Dobra. Przewidzimy trochę, przyspieszmy troszkę czas. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Kapitan Błażej Rzepka wrócił. Satelity są, ale jeszcze poczekajmy na ulepszone apteczki. Przebadaliśmy źródło zasilania, jak chcecie to sobie poczytajcie. Możemy robić generator Elirium, który nam do niczego nie będzie potrzebny, ale musieliśmy to przepadać, żeby móc później zrobić jakieś samoloty lepsze albo coś w tym stylu. 9 dni, kombinezon 11 dni. O, już możemy myśliwiec. Widzicie, zrobiliśmy to, pracowaliśmy to, ten generator, już możemy robić myśliwiec. Ale to 16 dni, to strasznie dużo. 3 dni. Wiem, że przydałyby nam się bronie. Przede wszystkim by nam się przydała ciężka plazma, której jeszcze nie możemy. Karabin plazmowy. Czy ten... Dobra. Poświęćmy te 9 dni i przebadajmy te wszystkie zwłoki. To najbardziej agresywny okaz, jaki do tej pory odkryliśmy. Żołnierze nazywają go pieszczotliwie Mutonem. Z pewnością za tym przydomkiem kryje się jakaś ciekawa historia. Okej. Mamy kolejne badania. No to jedziemy. Przyspieszamy troszkę. Terror! Jak dawno nie mieliśmy terroru? Szkoda, że akurat nie będziemy mogli na tę misję wysłać naszej Teresy. No, ale kapral Dariusz Pasek sobie ją zastąpi. Zagłada, czyli Błażej pójdzie na tę misję. Zastanówmy się. Panek się fajnie spisał w pierwszej misji, mimo tego, że nikogo nie zabił. Troszkę nam uratował Teresę. Oni proponują Solaka, żeby wziąć. Ja bym może... Aha, to jest terror, kurde. Czy mógłbym wziąć... Asia się jeszcze nie wyleczyła. Bardziej by mi Asia pasowała. Niestety Asia jeszcze się nie wyleczyła.
Mógłbym poczekać ten jeden dzień, może ten terror by trwał, ale nie będę ryzykował, żeby mi później uciekli. Mógłbym też wziąć szeregową Renatę Zimek, ale Renata będzie dopiero później. Później się w misjach dobywała to swoje doświadczenie. No jednak pójdzie na tą misję Grom i będziemy mieli aż czterech heavy'ch. No z braku laku, nie mamy dalej assaultów, nie mamy dalej supportów. Dobrze, że nam przyszedł Bartek, bo Bartek nam troszkę uratował sytuację supportów. Ale to są Crusalidy, tu się spodziewam zdecydowaną ilość Crusalidów, więc będziemy gromili, każdy z tych żołnierzy może strzelić dwa razy, więc to jest duży plus. Ale to już w następnym odcinku, dziękuję wam za kolejny odcinek, do usłyszenia.